Hej, siemanko wam z tej strony, Lukasek, witam was w takim jakby vlogu. Dzisiaj, kochani, tak trochę przy kompie, bo tutaj nagrywam sobie dźwięk z tego mikro. W ogóle nie chce mi się rozkładać na tego mikro, a to jest troszkę przy tym roboty. I chciałbym wam od razu tak na wstępie. Jest dzisiaj 18 listopada i jest bardzo jedno takie teraz wydarzenie. Bardzo, bardzo, bardzo poważne zresztą. Jest to wydarzenie, w którym GTA 5 wychodzi na konsolę nowej generacji, czyli Xbox One oraz PlayStation 4. Co w związku z tym idzie? W związku z tym idzie, że pojawią się teraz let's playe na pewno na różnych kanałach z GTA 5, jeszcze do tego w 60 FPS-ach. To znaczy, nie wiem, czy to będzie w 60 FPS-ach, bo wersja na konsolę została taka sama, niezmienna, co jeśli chodzi o liczbę klatek na sekundę w grze. Za to 27 stycznia, kiedy wyjdzie GTA 5 na PC, ta liczba klatek na sekundę zostanie zwiększona do 60 i ten komfort gry ma być podobno lepszy, prawda? No ale ja tu nie widzę żadnej, prawda, takiej tego komfortu. Nie widzę tego komfortu, bo i tak, jeżeli chcemy pograć naprawdę komfortowo i na dużej grafice, no to trzeba się uzbroić w kompa o mocy jakiejś tam, prawda? I trzeba sobie zdać sprawę z tego teraz, że czy pójdzie nam w ogóle GTA 5 na PC. Ja jestem w stanie wam zrobić let's playa z GTA 5 na PC. Oczywiście będą let's playa z GTA 5 na PC. Powtarzam, GTA 5 na PC. No ale jak to inaczej obrać w słowa, jak to, co mam się na myśli, to nachodzi co innego. No i tak się powtarza. Nie wiem, czy w ogóle mnie widzicie wyraźnego, czy niewyraźnego. Ważne, że mnie widzicie. No więc jeśli chodzi o dalsze plany na kanał, ten, no to jak już mówiłem w poprzednich vlogach, ten kanał będzie się właśnie rozwijał pod względem vlogowym. A drugi kanał będę starał się prowadzić jakoś tak let's playowo, tylko że to nie będzie taki kanał bardziej taki, prawda, rozrywkowy i tak dalej. To będzie taki bardziej kanał poświęcony dla ludzi, którzy są dosyć spokojni, którzy lubią sobie pooglądać rozgrywkę z gry, a nie lubią słuchać komentarza, bo ja zazwyczaj nic nie komentuję w grach. To znaczy, jeśli przyjdzie jakaś okazja, prawda, no to się komentuje, nawet głupio jakieś, także jeżeli poszukujecie w ogóle takiego kanału, to mogę was, to zapraszam was na kanał, już wam mówię jaki, tylko sobie wpiszę YouTube i zmienię tylko sobie na, tak, kanał się nazywa Dexter Game TV. Tam będą wrzucane jakieś filmiki. Obecnie nie mam na razie żadnego pomysłu na żadnego let's playa. Jeżeli macie jakiś w ogóle pomysł na let's playa, prawda, żebym wrzucił wam, no to zapraszam. Wszystkie wasze propozycje do spełnienia są. Chcę mieć z wami kontakt. Chcę mieć po prostu z wami kontakt. Komentujcie, subskrybujcie. Subskrypcja też mi daje dużą satysfakcję na prowadzenie tego kanału i z racji z tego, że wybiło mi 399 widzów, czyli praktycznie 400, chcę wam podziękować za to, bo widzę, że jest jakieś zaangażowanie na tym kanale, no i moje też oczywiście. No więc tak mi się wydaje, że będę dalej właśnie takie kontrowersyjne vlogi poruszał, prawda, bo widzę, że to lubicie. Jeżeli lubicie ten kanał w ogóle, no bo lubicie, widzę to po subskrypcjach, chciałbym wam zaproponować takie małe Q&A, które będę robił w jakiś tam dzień wolny, który będę miał,
I chciałbym, żebyście mi zadawali pytania. To będzie Zapytaj Lukaska, tak jak na innych kanałach, dlatego będę starał się to prowadzić jak najfajniej, takie Q&A. No więc już możecie zacząć mnie pytać pod tym filmikiem w komentarzach, prawda? Tak samo chciałbym was, żebyście skomentowali, co sądzicie właśnie o GTA 5 na nową wersję generacji konsol, która dzisiaj wychodzi. No i tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki vlog. Jeżeli chcecie więcej takich vlogów, koniecznie zasubskrybuj kanał. Będę ci za to bardzo wdzięczny. Daj łapkę w górę, to bardzo motywuje. Łapka w dół też motywuje. Mogę robić lepsze materiały. No i zachęcam do komentowania. Z tej strony był Mr. Lukasek. Lukasek? Lukasek.